No to jak to będzie dzisiaj? Myśmy sobie tutaj opowiadali sprośne żarty w trakcie tego bumperka. I one się nawet na 22 nie nadają. Zgooglujcie sobie żart o czołgu i o maluszku. To będziecie wiedzieli. W sensie małym Fiacie. To będziecie wiedzieli, jakie żarty żeśmy opowiadali i skąd ta... Taki żołnierski humor będzie żołnierski humor ten program. Taki koszarowy, taki poligonowy, taki okopowy? No. Tak? Tak, naprawdę wiesz. To prawda, te pojazdy to nad okopami to przejeżdżają, ale... To... Powiedz, ty byłeś w wojsku? A ty? Nie. Tadeusz Zieliński. Radosław Nałęcz. Ja studiowałem. Ja studiowałem, a ja miałem bone spurs jak prezydent Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy. I co ty takiego studiowałeś tam, Radziu, powiedz? Studiowałem jakże ważny unikanie dla istnienia wojska. Świata kierunek, czyli politologię. Czyli to wszystko twoja wina. Tak, to moja wina, to wszystko moja wina. Słuchajcie, naszym gościem w tym odcinku jest Konrad Rawiński, człowiek, w tym momencie to jesteś człowiekiem wargamingiem, ale my Konrada znamy, przynajmniej ja Konrada znam już... Ja też Konrada znam. 12 lat będzie? Od kiedy pracowałeś w CNZ? No w CNZ pracowałem 6 lat, teraz w wargamingu pracuję 8. Czyli w CNZ od 2006 roku? Powiedzmy. To 14 lat. No 14 lat. No kawał czasu, a jeszcze wcześniej przecież też były jakieś epizody w CD Projekcie. No i też się na jakieś branżowych eventach Zaraz do tego dojdziemy. Ja chcę tutaj jakieś wprowadzenie zrobić. Bo dlatego, że Konrad, akurat ty jesteś jedną z osób, które w tej branży są wyjątkowo, wyjątkowo długo. No, taka prawda, no. Zwłaszcza... Dinozaur. Dziękuję. On jest z tych młodszych, co je odkopali te 30 milionów lat później jednak, tak? To te, które rzucane kamieniami, czy już nie te? To blisko właśnie tego momentu. W nas jeszcze nie rzucali. Znaczy, te moje. Dobra, nieważne. W każdym razie Konrad jest w tej branży tak długo jak dinozaury. Zaczynał u jej zarania właśnie w takim momencie, kiedy ta branża się zaczęła rozwijać w Polsce, tak? Czyli w okolicy właśnie tego roku 2004-2005. I tu jest moment, w którym ty wkraczasz i mówisz, tak, to było tak. I opowiadasz teraz, jak było. Znaczy, ale wcześniej był jeszcze dziennikarzem, także... No więc właśnie ja chciał się dowiedzieć dokładnie, jaka była twoja historia, bo akurat tej części twojej opowieści nie znam. Aha, okej. Okay. No to generalnie rzecz biorąc, jakby od samego najmniejszego dzieciaka zawsze te gry komputerowe mi towarzyszyły, gdyż rodzice... Albo jakby ku zadowoleniu, albo nie, ale sprezentowali mi Amstrada CPC 464. Czekaj, no moment, jakby... pauza, bo my tutaj mamy taką, wiesz, taką sytuację, że zwykle albo mówią Atari, albo mówią Commodore. I w tym momencie jest pierwszym albo... Pierwszym gościem, który przyszedł do nas. Jest albo pogarda, albo coś. No, swój chłopak. Z takim ale Amstrad! Amstrad, Schneider CPC 464. To był ten z kasetą? Tak, z kasetą. Ja miałem 128 później, miałem tego na te najdziwniejsze dyski, dlatego szanuję kolegę Amstradowcu. No, co prawda było to troszeczkę tak, że jak poszedłem do kolegi, mojego przyjaciela, który miał Commodore 64 z dyskietkami i opcją wgrywania turbo, to pamiętam, strasznie płakałem, że u niego He-Man wgrywał się dosłownie w parę sekund, a u mnie Bomberjack kilka minut. No ale jednak no, miało to swój urok, no, niezapomniany komputer. No i jakby całe życie mi to towarzyszyło, te gry komputerowe. No i później wiadomo, no, w liceum, studia, człowiek coś tam grał, coś się bawił, raczej dużo grałem i na pierwszych, no praktycznie Amstrad, Amiga, pierwsze pecety 286, 386, 486, Playaki, jedynka, dwójka i tak dalej. No, taka bardzo polska w sumie historia grania, bym powiedział. Poza tym Amstradem, tak? Amstrad był, znaczy nie do końca, bo z gości to prawda, że jesteś pierwszy, który powiedział o Amstradzie, ale jakby Amstrad był na tym, na rynku, na horyzoncie, tak? Był. Tak? Znaczy to był ten trzeci komputer, który mieli wszyscy najrzadziej. No tak, tak, tak. No i generalnie te gry zawsze towarzyszyły mi, zawsze grałem bardzo dużo.
I zawsze moim marzeniem było w jakiś sposób, żeby tą pasję łączyć z pracą zawodową. No od pierwszego roku studiów już podjąłem jakby aktywnie pracę. Wtedy w radiu radiostacja 101,5 FM. Nie wiem, czy można tu kogoś pozdrawiać. Takim kultowym, wiesz. No tak, no tutaj, tutaj Paweł Sito, Michał Niewiadomski, serdeczne pozdrowienia oraz tam... Absolutnie możemy pozdrawiać. Tę radiostację możemy pozdrawiać. A której nie wolno? Tak, dobrze. Znaczy wolno jeszcze moją radiostację pozdrowić. Radio, przepraszam, zrobię to. Radio Wolna Białoruś? Nie, Radio Muzo FM. Także to, no to radio pozdrawiam. To radio pozdrawiamy. No dobra, tak. Jesteśmy, czyli w takim razie masz 19 lat, zaczynasz być dziennikarzem i od razu jakby postawiłeś na gry w tym dziennikarstwie? No, czy to było jeszcze takie... Nie, na początku latałem i robiłem tysiące sąd ulicznych, tak? Co mnie bardzo mocno de facto zahartowało, no, gdyż to jest chyba najlepsza szkoła i w sumie najgorsza de facto rzecz, bo jeszcze w tamtych czasach, jak się latało z jakimś mikrofonem, teraz w dzisiejszych czasach to jest zupełnie jak, tak, to jest naturalne, tak, że ktoś cię komórką nagrywa, a to ludzie patrzyli po prostu jak na jakiegoś wariata. Ale ty byłeś z tego kultowego radia, co to się wszyscy rozpisywali, że właśnie Paweł Sito podczas podróży samochodem z Krakowa do Warszawy wymyślił razem chyba z Justynem Depo, jeżeli dobrze pamiętam, tę stację, bo nie mogli znaleźć dla siebie odpowiedniego radia i wtedy właśnie z rozgłośni harcerskiej przemianowało się to w radio. Tak. No i to właśnie było też... Tak, że pamiętam, że na pierwszą rozmowę tam czekałem ponad 2 godziny, bo byłem umówiony z szefem newsroomu. No jakby tam miał inne zadania i cierpliwie wyczekałem te 2 godziny. Człowiek był akurat dość mocno zaskoczony, że jednak po takim czasie, powiedzmy, ja dalej czekam, ale jednak byłem zdeterminowany, ale tam nie jest... pierwszy test. No, jak w tych filmach, nie wyruszono, jest ten koleś, który siedzi do końca, jest tam godzina 17, ale nie, szef już wyszedł. Nieważne. No jak to wyszedł? Ja dalej się... No i generalnie rzecz biorąc tam robiłem różne, no głównie reportaże. Na przykład taką ciekawostką było, że w tamtych czasach, latach 2000 robiłem reportaż o małżeństwach par homoseksualnych. Jak wygląda ten temat w Polsce? Między innymi rozmawiałem wtedy z młodym Robertem Biedroniem. W 20 lat później nie wygląda. To już inna sprawa, natomiast no to tak pokazuje jako ciekawostki, ale później się okazało, że jeden z kolegów powiedział, że zakładają radio internetowe, tak? No to lata 2000 jakieś, no to też jakby kompletna abstrakcja. No i jakby ja tam się zgłosiłem też, no i podczas jednego z kolegiów po prostu każdy mówił, co mu gra w duszy, co go interesuje, no i ja jakby zawsze te gry komputerowe były mi bliskie, no to stworzyłem tam audycję właśnie również o grach komputerowych i prowadziłem poranną audycję, gdzie też tam po prostu się puszczało newsy, muzykę i tak dalej, i tak dalej. I to było super spontan, super fantastyczna sprawa, radio nazywało się Radio Emisja, no już nie istnieje jakby, no i na tamte czasy, no umówmy się, nie było to jakby najbardziej jakby to powiedzieć, mainstreamowe z mainstreamowych wydarzeń, no ale już wtedy Ty byłeś tym człowiekiem z radiostacji, więc tam już rozkładałeś to wszystko, wiesz, rozkładałeś te karty po prostu. Twoje pierwsze blizny, którymi później mogłeś się chwalić w Wargamingu, wiesz, patrzcie. Ale to jest akurat też taka bardzo do mojej historii podobna, bo ja też jakby grałem zawsze w gry i pojawiła się możliwość dołączenia do redakcji młodzieżowej. Ale już chyba żeśmy kiedyś ustalali, że to, że grałeś kiedyś w gry... Ale ja panu nie przerywałem. W końcu mogłem to powiedzieć. I tam faktycznie była potrzeba, że co tydzień też potrzebowali człowieka, który opowiada o grach. O grach w radiu. I to zawsze było bardzo, bardzo ciekawe i bardzo mnie bawiło. I robiłeś dźwięki takie? Że nowa gra i tak dalej. No. Czołg? Czołg. No. Zobaczcie, to jeszcze kurde, zrobię wam pozdrowienie w ogóle do firmy. Wszyscy się później będą witali tak. Cześć. Tak, tak. Piąteczka. Fakturę później weźmiemy. Tak. A Wargaming stać, to wiesz. No, bogata firma. Tanio nie będzie, od razu mówimy. Dobra, jesteś dziennikarzem gamingowym. Powiedzmy. Po części. Radiowo-gamingowym. No i mamy te lata 2000 i co? I zacząłeś szukać aktywnie pracy w branży? Po prostu zapisałeś? Było to tak, że generalnie no, praca dziennikarska w tamtych czasach, nie wiem jak jest teraz, ale nie była jakby jakoś super szczególnie popłatna, ale fajnie się ją dało łączyć ze studiami, że powiedzmy człowiek studiował, jednocześnie pracował, jakieś zaskórniaki robił. Tak. W złym miejscu wtedy pracowałeś po prostu. To był jedyny moment, kiedy ona była opłacalna, początek 2000. Ale I generalnie rzecz biorąc, jeszcze później z moim też szanownym kolegą, przyjacielem Mikołajem, serdeczne pozdrowienia, okazało się, że mamy możliwość stworzenia całej strony o grach komputerowych w ogólnopolskiej gazecie Życie z kropką. Tak? To już tej gazety nie ma. Natomiast było to po prostu coś, czego nikt rozumem nie ogarniał, że oto jest gazeta z jakimś ogólnopolskim.
Polska. Tak. Set tysięcy nakładu, już nie pamiętam, ile tam tego było. Zaczynali bardzo dobrze, bardzo grubo. Natomiast mieliśmy całą stronę o tych grach komputerowych i jak rozmawiałem z dystrybutorami, to nie do końca tak jakby chciał wierzyć w to, że coś takiego w ogóle istnieje, no bo gry wtedy były jakby totalną niszą. To nie jest tak, jak jest teraz, że no powiedzmy, nie mówię, że tam każdy zna World of Tanks, no nie przesadzajmy, tak, ale powiedzmy no FIFA i tak dalej, no to takie rzeczy odnoszące się... World of Tanks też, tam, to akurat możemy ci posłodzić. Tak? World of Tanks jest dosyć popularny. No ale w każdym razie było to coś na pewno unikatowego i pamiętam później Olaf Szewczyk, też serdeczne pozdrowienia, jak robił w dzienniku, tylko że on wtedy to robił już parę stron. O tyle to doskonale pamiętam, że zrobiłem razem z nim tam okładkę na Mafię 2 na przykład i to z tego to jest taki jeden z moich takich kompletnych highlightów, jeśli chodzi Karla o PR. Pamiętasz Karla Unterholzera? Słucham? Karl Unterholzer. Nie. On się zajmował mafią właśnie z ramienia THQ bodajże, chyba THQ wydawał, nie pamiętam, szkoda. Bo to opowiedziałbym ci śmieszną historię, ale to później ci opowiem, bo to dobry widz jest. No i w każdym razie tak to tam wyglądało. W międzyczasie jeszcze pracowałem w radiu, radiostacja też jako newsman. No generalnie przez te 6 lat dziennikarstwa, i oczywiście robiliśmy jeden z pierwszych programów w telewizji odnośnie gier komputerowych. Znaczy może nie jeden z pierwszych, ale w sumie jeden z pierwszych, nazywał się Gamebox, tak? Nie będę wymieniał stacji, tak? Bo jak domyślam się... Nie, no to chyba nadawca publiczny, z tego co pamiętam, Gamebox, tak? Tak. To możemy mówić. I robi, to jest jakby stricte archiwalna rzecz, ale tam przez rok też robiliśmy ten program. Ja tam poszedłem na casting, też tam koledzy generalnie rzecz biorąc to zakładali. No i generalnie rzecz biorąc po pierwszym odcinku powiedzieli: Konrad, wszystko fantastycznie, ale do telewizji to ty się jednak nie nadajesz. Dlatego cię zaprosiliśmy. Dlatego jestem tutaj w tym miejscu i po prostu robiłem tam recenzję i zgrywałem gameplay, który później montowaliśmy na kolaudacji i tak dalej. Po prostu przyjeżdżaliśmy, graliśmy, zczytywaliśmy recenzje. Robiliśmy i w którym roku zmieniło się twoje życie? Który rok, to nie pamiętam, ale generalnie rzecz biorąc w CD Projekcie poszukiwali gościa, asystenta do spraw serii wydawniczych. I wtedy kolega Michał Ziółkowski, też pozdrawiam serdecznie, strasznie dużo tych pozdrowień będzie. Nie wiem, czy to nie ma problemu. Znaczy, wiesz, Konrad, to się jakby wiąże z twoją osobą. Dlatego cię tak troszeczkę podprowadziłem, powiedziałem, że jesteś osobą, jedną z legend tej branży w Polsce. Naprawdę, akurat ja tutaj bez absolutnie przesady jest mało... Dinozaur, to ja się czuję jak smok taki legendarny, złoty. Wiesz, jaką ty masz ksywkę w ogóle? No, zależy gdzie. Ogólnie. Koko. No tak, tak. No, oczywiście, Mojaj to też było. Tak. Koko to jest człowiek, którego mało kto w tej branży nie zna. Naprawdę. Jeżeli ktoś pracował w branży dłużej niż 5 lat, to nie znać Konrada to jest naprawdę ciężko. Więc absolutnie pozdrawiaj wszystkich znajomych. Ja też ich pozdrawiam, bo w większości to wspólnie znamy. Rozszerzymy tyłówkę. Wrzucimy specjalne podziękowania. Ludzi, tak. Nie ma problemu. Potem przeszedłeś na ciemną stronę mocy, czyli poszedłeś do PR-u. Tylko na ciemną. Moim zdaniem to dziennikarstwo jest teraz ciemną. Cały czas? A nie, że teraz dziennikarstwo jest ciemną stroną. Wtedy też było ciemną stroną. A nie jesteśmy teraz. Tak się nam tylko wydawało, że jesteśmy rycerzami na białym koniu, z lancą. Ja nie jestem dziennikarzem, jestem hostem. A, no tak, zapomniałem. No dobrze, to wracając, to jest 2005 rok. Panie Hołście, wracamy. I trafiasz do? No i trafiam do CD Projektu, wtedy do CD Projektu Blue. Mój kolega Michał Ziółkowski, który serdeczne pozdrowienia, Zedziu, który generalnie pracował ze mną przy recenzjach do programu w telewizji publicznej, przeszedł tam po prostu jako marketing manager odnośnie konsol. Tak? On wtedy tam wydawał gry na PlayStation 2, co też w tamtych czasach, no teraz jakby to jest oczywiste, tak? Że jest ten rynek konsolowy na równi z pecetowym, no ale kiedyś konsole wyglądały zupełnie inaczej. Owszem, ale mówisz o bardzo ważnym roku, bo mówisz o roku 2005. A rok 2005 to był rok, w którym się wszystko zmieniło z perspektywy naszej branży, bo to był rok, kiedy weszły next geny. 2005-2006 to jest premiera PlayStation 3 i Xboxa 360. Więc jakby też dlatego ja troszeczkę o to zahaczam, że twoje wejście do branży złączyło się właśnie z takim kluczowym momentem, w którym ta branża się całkowicie zmieniła. I też bardzo mnie interesuje, jak zaczęła wychodzić do mainstreamu. Więc właśnie ty też trafił na jakby troszeczkę najlepszy możliwy moment. 2005 rok, tak. No to zacząłem tam zacząłem w CD Projekcie Blue, bo wtedy jeszcze były dwa CD Projekty, CD Projekt Blue i CD Projekt Red. Takie dawne czasy, że to już naprawdę tak się wszystko pozmieniało teraz. No niemniej jednak w tym CD Projekcie wydawniczym byłem przez rok asystentem do spraw serii wydawniczych ze świetnym szefem Mariuszem.
też pozdrawiam serdecznie. No niestety, ale po roku te drogi musiały się jakby rozejść, tak, z tą firmą. Natomiast dostałem telefon w tym momencie ze strony Cenegi, że właśnie szukają osoby, która ma zająć się stworzeniem i rozkręceniem serii wydawniczych u nich w firmie. Zgodziłem się na to. Też tak jakby takim gwoli ścisłości, no kiedyś gry premierowe o wiele słabiej się sprzedawały i tak naprawdę zysk dystrybutora, wydawcy dopiero był przy tak naprawdę przy właśnie seriach wydawniczych. Przy długim ogonie jakimś takim. Przy długim ogonie, gdzie gra taniała, przerzucało się ją z serii do serii, no i dzięki temu ten wolumen sprzedaży był znacznie wyższy niż w przypadku gier stricte premierowych. No tak, no i generalnie rzecz biorąc była potrzeba stworzenia tych serii wydawniczych, to znaczy już były serie wydawnicze oczywiście w Cenedze, natomiast trzeba było stworzyć jakby taką budżetową, która jakby dawała największe prognozy na sprzedaż. I to były te wszystkie złote kolekcje, specjalna rezerwa, mega gry, dobre gry w dobrej cenie, no to zależy, książka z grą. Zależy od firmy i od strategii. My mieliśmy tam mid-price'ową serię, która nazywała się Superseller, tak? Tak, generalnie dość wesoło, tak, żeśmy sobie troszeczkę z tej nazwy żartowali, no, natomiast jakby dobrze oddawała ducha tej serii, no i kolekcję klasyki, tak, która właśnie powstała. Oczywiście no, nie tylko przy moim udziale, tylko całego zespołu, na który się składało kilkanaście osób, tak, od licencji, którzy to też... Nie pozdrawiaj wszystkich, jakby, proszę. Dobra, natomiast nie, chodzi o to, że generalnie rzecz biorąc był to jakiś koncept, żeby wydawać jak najpełniejsze wersje gier w jak najniższej możliwej cenie, dlatego tam robiliśmy... To były tak naprawdę pierwsze budżetowe serie gier w Polsce. Typu Hitman Trylogia, Deus Ex, Antologia i tak dalej, i tak dalej. Staraliśmy się... To były w tych takich pięknych, wielkich pudełkach? Nie. To było w złotych pudełkach, to już było w nowoczesnych były też jeszcze takie DVD, właśnie... ale już pociągnięte na przykład farbą taką lakierowaną, że sprawiało ale to takie to złote wrażenie. Ale nie jeden z graczy to ma do dzisiaj w domu, bo podejrzewam, że jak ja bym poszukał gdzieś tam w kartonie, to też znalazłem. W przemówieniu, ja mam całe nieporozpakowywane jeszcze takie, na przykład, że stoi 6 pudełek, bo dostałem kiedyś jakieś tam do testów, tak, tylko akurat już to miałem na przykład, i stoi 6 nieodpakowanych pudełek jakiejś tam ekstra klasyki na przykład. I to jest dopiero długi ogon. To jest długi ogon, biorąc pod uwagę, że od 5 lat nie mam napędu CD, więc nie mam nawet jak odpalić tych płytek. To prawda. Natomiast CD Projekt, który wtedy był jakby konkurencją do Cenegi, mieli już swoją serię wydawniczą Ekstra Klasyka. Trzeba było stworzyć coś, co będzie z jednej strony podobne, a z drugiej strony dużo lepsze. Dlatego właśnie jednym z takich największych feature'ów było to, żeby robić jak najpełniejsze wydania. Czyli nie, powiedzmy tam Mafia 1, Mafia 2, mówię akurat tylko na tamten Mafia 1, czas 2, to było... 3 i jeszcze wszystkie dodatki. No tak, to teraz powiedzmy byśmy to starali się ubrać w, pod płaszczem antologii, tak? I całe kompletne wszystkie DLC i tak dalej. Natomiast oczywiście było to gigantyczne wyzwanie, w szczególności jeśli chodzi o kontrakty podpisywane z wydawcami. Wrażenie, że to był taki w ogóle nominalny początek tej wielkiej wojny pomiędzy CD Projektem a Cenegą. Właśnie to chyba były te kolekcje. No, pamiętam, że to się wtedy zaczęła taka mocna walka rynkowa. Ta wojna trwała cały czas, bo to też była ona na polu gier. Do śmierci gier mojej lub CD Projektów. No tak, gdyż ona była też na polu gier premierowych. Na przykład każdy starał sobie przypinać łatki, kto zrobił, nie wiem, pierwszą lokalizację. A no to przykład, wiadomo, a na przykład, no tak, a na przykład kto pierwszy zrobił, nie wiem, podwójną wersję językową. I to na przykład już była Cenega, tak, że miałeś do wyboru polską lub angielską wersję językową, no bo to był jakby feature dla korowych graczy mega ważny. Tak? Żeby grać w oryginale po prostu. Dokładnie. Ale zobaczcie, tak nawiasem mówiąc, ta wojna już się skończyła, no bo mamy rok 2020. I został tylko jeden. I została Cenega na rynku. CDEP z tej działalności wydawniczej się wycofał i właściwie Cenega będzie wydawała Cyberpunka. Dokładnie. Dokładnie. Nie masz takiego, że jak się patrzysz na rynek, poczekajcie, jeszcze raz zrobię, żeby było wiadomo o co chodzi. Nie masz tak? Trochę? Trochę mam. Trochę jest, nie? Rynek ewoluuje cały czas, tak? Gry się zmieniają od inaczej, gier pudełkowych. Spodziewałeś się w 2005 roku czegoś takiego? Nie. W życiu byś nie. No oczywiście miałem swoje sympatie i antypatie, tak? No dość powiedzieć, że w Cenedze pracowałem 6 lat, a w CD Projekcie rok, także można wiedzieć, po której stronie moje serduszko biło. Natomiast... Gdzie ta koszula była bliżej ciała, tak? Ta koszulka Cenegi była bliżej ciała. natomiast generalnie rzecz biorąc, nie, no oczywiście nie spodziewałem się, jak właśnie tutaj Cenega wysłała komunikat prasowy, że wydają
Cyberpunka, no to mówię, no to taki ultimate po prostu. Jest tak na końcu. Ultimate jest... achievement unlock, tak? I przy okazji za dobry nowe trofeum razy cztery generalnie. I finish him. No to tak, taki finish him, i fatality na flawlessie generalnie. O, ale mówiąc no. Właśnie, a propos tego, to ja wam powiem, że Konrad, ty byłeś związany z fighterami. To robiłeś ładnych parę turniejów, z tego co pamiętam. Tak. Robiliśmy i dla Street Fightera, i dla Mortal Kombat, tak? Mm-hmm. Nawet mieliśmy taki no właśnie, pas. Dostaliśmy no, oficjalne mistrzostwa Polski w klubie Lucid generalnie. Pamiętam. No świetny, byłem tam. Świetna zabawa. Pamiętam, że nawet wtedy jedna z innych telewizji nawet transmitowała ten turniej na żywo. Tak? I to też były jakieś lata no, późniejsze, ale dalej 2000. No to były jakby pionierskie rzeczy. A, tak? Pamiętam, teraz że pod u koniec, was że macie... Pod koniec tego turnieju wszyscy byliśmy mocno zważeni. Nie pamiętam dlaczego. Bo tam klimatyzacja słabo najprawdopodobniej. Chodziła, tak, chodziło o klimatyzację. No i wiadomo, no emocje, tak, ilość tych fatali. No to tak, teraz wiadomo, jak twórcy... Fermentuje ci wtedy te jabłka, które zjadłeś, to ci tak szybko fermentują w żołądku. Natomiast no przecież tak jak twórcy tych fatality w Mortal Kombat mówią, że po prostu już to i im siadło na psychikę, także jak miałeś przez ten pół dnia tak, takie to... natężenie tych fatali, no to po prostu... odchorować, to... zdecydowanie. Natomiast ja tylko dam dobrą radę wszystkim PR menadżerom, marketingowcom i ludziom, którzy chcą organizować turnieje, nie róbcie ich w barach ani w klubach nocnych. Bo zawodnicy wam się upiją. No, ale bo wiesz, a który dziennikarz ci potem przyjdzie, jak nie ma nic za darmo, no? No nie, to wiesz, jakby robisz dla niego ten... Potem mówisz, tam, event słaby. Jedzenie będzie. 3,5 oni przyjdą na 5. Dla jedzenia, oni są jak łanie, wystawisz im paśnik, to natomiast z tych starych takich ty nie pójdziesz, czasów, jak ci powiedzą, że będzie dobre jedzenie, nie pójdziesz, Ja no. Wiesz, ja jestem panem cebulą, wiesz. Junket to się w końcu nazywa. Okej, ale z tych starych takich czasów, pamiętasz, jaki nakład to był hicior? Ile musiało się tego sprzedać, że ja otwieraliście butelkę szampana w firmie? No to zależy, czy mówimy o wersji PC-towej, czy o wersji konsolowej. No wersja PC-towa to była no, kilkadziesiąt tysięcy sprzedaży, to był powiedzmy sukces, tak? Mhm. Wersja konsolowa, no to było kilka tysięcy powiedzmy sprzedaży, ale to był jakiś absolutny czyli top of the top. Więcej jeśli mogę teraz, o wiele więcej. O jeśli wiele mogę więcej. Teraz dodać, w roku 2020 ta sytuacja nadal się nie zmieniła w Polsce. To znaczy nadal sprzedaż na poziomie kilkudziesięciu tysięcy w naszym kraju jest uznawana za duży sukces, a sprzedaż kilku tysięcy kopii konsolowych, chociaż przy konsolach to ruszyło, teraz to zdecydowanie zmieniło, dołączyło. Jakby tak. Powiedzmy, że konsole powoli dogoniły w wolumenach gry PC-towe, czyli sprzedają się w wolumenach kilkudziesięciu tysięcy kopii w 38-milionowym kraju. To tak a propos naszej, wiesz, ale kondycji naszego rynku. Przerzucił na rynek muzyczny i zobaczył, ile jest warta złota płyta, to też byś się zaśmiał, wiesz. No, ale to tak. Przy 40 milionach. Nasz czas, kraj, tak. Jeżeli chodzi o konsumpcję dóbr z legalnego kultury, legalnych dóbr kultury, legalnych, nie radzi sobie najlepiej, powiedzmy, w ten cały czas. Tak? W 2020 sytuacja jak w 2005. To też była sytuacja przecież, że do chyba 94 w ogóle nie było unormowane. Nie było normy, oczywiście. Nie było unormowane prawa autorskie i tak dalej. No to też ta ewolucja postępowała. Tak? Nie usprawiedliwiamy. Teraz... Nie. Krytykujemy. Nie, oczywiście, ale trzeba też brać pod uwagę różne czynniki. Właśnie dlatego też na przykład te serie wydawnicze były tak istotne, bo ludzie nie musieli wydawać, nie wiem, 100-120 zł na grę w ciemno niemalże, albo bazując na recenzjach, tylko mogli poczekać i kupić ją za 20 parę złotych. No tak. No i to, no, ale to umówmy robiło się, robotę. Oryginał kosztujący obecnie konsolowy 250 zł, no to też jest to wydatek. To jest, no jest. Jedna jest. Czwarta tysiąca, tak, na dobrą sprawę, więc... Kurde, ty dobry z matmy jesteś. No, nie myślałeś, długo że to może trzymałem jakieś... sobie, wiesz, te obliczenia. Przez całe 20 minut programu. Od początku programu siedział i myślał, ile to jest 350. Siedziałem i liczyłem. To mi się wydaje, że po godzinach w jakimś ministerstwie jest wakat. Ale no, możemy go... Cyfryzacji? W ministerstwie liczenia pieniędzy, stary. No wiesz, to ja tam chcę. Po czym się okaże, po że zrobisz wybory za 70 bani. To ja tam będę sobie liczył, ale po godzinach, bo bardziej wolę tutaj kontakt z wami. Dobra, wolę te pieniądzory, które dostajesz, na nas sypią po prostu. Słuchajcie, Tadziu, to jest ten musimy moment. Zrobić przerwę. To jest ten moment jest dla ten ciebie. Moment. Konrad, robimy przerwę. Ja robię teraz mój moment. Słuchajcie, to jest konsumpcja, nie skala na niczym. Chodzi o to, żeby kupić. Chodzi o to, żeby kupić te proszki do prania. Chodzi o to, żebyśmy my później zostali zasypani pieniędzmi z tych proszków do prania. Zapraszamy na reklamę. I żebym ja miał co liczyć.
proszę bardzo, tak chyba, to wygląda. Właśnie utraciliśmy ten kontakt. Tak, ale już wróciliśmy. Także oj, się działo podczas tej przerwy tutaj w studiu, naprawdę się działo. Tak, wy oglądaliście jaki proszek do prania i jakie podpaski, a myśmy tutaj ustalili, że Radziu prawdopodobnie ma karierę w Ministerstwie Finansów co najmniej. Już dzwonili. Ustaliliśmy, no nie no, masę rzeczy, nie będziemy wam zdradzali wszystkiego, tak, nie możemy ale wam przede wszystkim mówić. Zrzymaliśmy się na cenę gier, że jednak jest za drogo w Polsce. Poczekaj, bo to bardzo źle zabrzmiało, bo to wygląda tak, jakbyśmy się zrzynali na cenę gier. Przepraszam, na cenę gier oczywiście. Na cenę jesteśmy gier w 2006, czekaj, bo ja teraz muszę podprowadzić jeden temat, który muszę Konradowi przypomnieć, bo to jest moja ukochana historia związana z Konradem. Pamiętasz Duke'a? Oczywiście. To jest, bo to dla mnie też pokazuje poziom oddania twojego dla rzeczy, którą się zajmujesz. Mhm. I mi to imponuje, żeby nie było. To nie jest w żaden sposób krytykowanie. Jak wyszedł Duke Nukem, Konrad mnie zaprosił jako jednego wtedy z nielicznych dziennikarzy z Polski. Przed premierą. Tak, przedpremierowy ten. Pokazał mi Duke Nukem Forever. Zobaczyłem Duke Nukem Forever, a ponieważ już wtedy miałem pewne doświadczenie w grach, to powiedziałem na koniec, pamiętam dosłownie tak, Konrad, wiesz, że cię lubię, ale to jest 6/10. I Konrad się strasznie zmartwił i bardzo, bardzo starałeś się mnie przekonać, że jednak nie. Że może jednak tam jest coś. Wiesz co, ale tak... widziałem w tobie, że cię to złamało, znaczy, że jednak tam... Wiedziałeś, że to rozczarowanie. Nie jest. No, jakby... Wybrałeś nie tego człowieka na ten preview. Nie, bo to wtedy to akurat na preview zapraszało się, powiedzmy, no, najważniejsze redakcje growe, tak? Także. Redakcje, nie. No, redakcje wysyłały swoich pracowników. Najważniejszych tamtych, pracowników. Ale w tamtych czasach nie było czegoś takiego, jak powiedzmy, jak teraz, że są influencerzy, tak, instagramerzy, whatsoever, tak? Tylko generalnie rzecz biorąc, redakcja wybierała osobę, która chce na coś takiego przyjść, albo może i tak dalej, tak? No, mi akurat Duke o tyle się podobał, że miał fajne te elementy platformowe i jako całość mi się podobało, razem z tymi żartami obrzydliwymi. Czy to było uczciwe, to, że ci się z tymi, generalnie rzecz biorąc, z panią, z potworem z trzema cyckami, a Duke mówi, że I still hit that, tak? Także no, generalnie mi się podobało, tak? No oczywiście, gra była już na tamte czasy, no była no, tak długo robiona, że była no, outdated kompletnie. Ja ci stary natomiast wtedy szczerze bardziej, współczułem, wiesz? Bardziej była to rzeczywiście gra 6/10 niż 2/10, a większość niestety wtedy redakcji po prostu no, pojechała po tej grze no, jakby po całości, nie zauważając jakby też pozytywnych aspektów tej gry. Mi się podoba, mi ona leżała. Znaczy, to jest ja ci współczułem, dlatego że wiedziałem, że ta gra jest niewdzięcznym tematem i wiedziałem, że będziesz musiał z nią siedzieć i będziesz miał tak no, czy inaczej. Powiem ci tak, właśnie to, co mi się podoba w tej w naszej branży no. I to, dlaczego w niej tak długo jestem, to jest ta pasja, tak? Że jakby oczywiście o powiedzmy słabych tytułach, bo abstrahując od dużej ilości dobrych tytułów, przy których pracujesz, no bo wiadomo, jak masz coś dobrego, to chcesz to pokazać, a jak masz coś słabego, to nikt nie inwestuje w to, żeby to pokazywać komuś, dawać preview, review kody, DLC i tak dalej, tylko wydać, liczyć na cud i jakiś tam i tyle, tak? Natomiast oczywiście, no w przypadku Duke'a, no jakby sytuację każdy znał, ale też, no, ale wracając, bo nie o tym chciałem powiedzieć, sprzedał się? No, słucham? Sprzedał się w Polsce? Nieszczególnie, zwłaszcza, że wtedy było no, dużo... On miał konkurencję, on wyszedł w złym momencie. Duża konkurencja w złym momencie, generalnie gra była no, jednak niedorobiona, ona później dostała mnóstwo patchy i później była grywalna, ale ona rwała animację no, jak szalona, tak? Dajmy na to, na Xbox. Wyglądała jak z Xboxa 1, a na Xboxa 360 rwała tak. Po prostu ten fatalnie. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to jest właśnie ta pasja, tak? Że nie wiem, jak w coś wierzysz, tak jak ja wierzyłem w Duke'a, to jakby nie starałem się kłócić z tobą na zasadzie marketingowej, a Tadziu, nie wiem, może daj, nie wiem, 7/10. Nigdy tego coś. Nie zrobiłeś, nigdy, to właśnie, to jest bardzo ważne. Natomiast nigdy takiej sytuacji jakby, nie miałem. Jak wierzysz w to, co robisz, tak, i jakby to cię nakręca w dużej mierze i to strasznie lubię w naszej branży, mm-hmm. tak, i jakby mnie ale te gry cały czas kręcą, tak. Wiesz, to jest fajne, bo widać to twoje zaangażowanie z tego względu, że ty nie byłeś autorem tej gry, ty nie jesteś, wiesz, nie byłeś twórcą, zajmowałeś się wprowadzeniem jej na rynek, no, tak, ale jednak ta ocena, ta 6/10 ale to zabolało znowu, po prostu, wiesz, Konrada wzięła się między innymi z tego, że Konrad zawsze był po uszy zaangażowany w swoje projekty i dlatego teraz przejdziemy do projektu, przy którym siedzisz obecnie, bo to jest dzieło twojego życia. 8 lat.
nagle się okazało, że co, że wystarcza ci jedna giereczka do szczęścia, tak? No nie do końca, bo wiecie, przez te już 8 lat wydaliśmy no z kilkanaście tytułów tak naprawdę, tak? Niektóre no 10, 8 twojej bytności. No tak, tak, tak. No to nie, no dokładnie, a jeszcze wcześniej Wargaming też wydawał inne tytuły. Natomiast no wiodącym jakby tutaj królem wszystkiego no jest World of Tanks na peceta. No i powiem szczerze, przez te 8 lat uczciwie w tą grę gram, bardzo ją lubię. Ma swoje górki, dołki, jak wszystko przez 10 lat, tak? Związki mają górki i dołki, samochody mają górki i dołki, tak samo z grą, tak? Która jest jakby cały czas ongoing. No ale teraz mamy 10. rocznicę i myślę, że naprawdę fajne rzeczy przygotowaliśmy i przez te 10 lat naprawdę ta gra no, odcisnęła też swoje piętno na historii gier komputerowych jako takich. Tak? Jasne, ale ten moment, kiedy wiesz, dzwoni ten telefon. Właśnie, bo jak ty żeś trafił do wschodniej granicy nie tam i mówi dzwoni, ten... poczekaj, najpierw w ogóle skąd się... panie Konrad. Oni do ciebie tak przyszli, czy to panie ty żeś poszedł do nich? Nie, to w ogóle to jest historia, która nie nadaje się za bardzo do telewizji. Tak? Wiesz, bo piłeś wódkę z Białorusinami. No była wszyscy sytuacja, piliśmy jakąś wódkę z Białorusinami. Była sytuacja taka. Jak pracowałem w Cenedze... powstał taki event jak Digital Dragons w Krakowie. Była to wtedy jego pierwsza edycja. Wtedy on miał honorować jakby europejski, polski, rodzący się game dev. To też trzeba zauważyć, to jest zupełnie co innego niż to, co jest teraz. Teraz naszego polskiego game devu z całym szacunkiem, jakby uwielbiam polski game dev i gram w polskie gry, ale jest mnóstwo tych firm, że po prostu nie jest człowiek w stanie rozumem ogarnąć ilości firm i ilości ludzi pracujących. A wtedy były trzy firmy. A wtedy były trzy, cztery firmy, tak? Wtedy chyba nawet 11 bitów, powiedzmy, nie było, którzy są teraz jednym z wiodących, tak? To są czasy Wiedźmina 2 tak naprawdę. No, no 2012 rok, Cenega, tak? Techland. CD Projekt w Polsce. Znaczy, Cenega nie tworzyła gier. 12, ale właśnie Anshar powstał. Mm-hmm. Bo mieliśmy. No i tak, no ale wracając do tego eventu, nikt na niego za bardzo nie chciał jechać. U nas był Batman Arkham Asylum, fantastyczny tytuł, świetna współpraca z... 12 rok? Mhm. 8 lat znaczy, temu. On tam by, powiedzmy chyba wyszedł w 2011, natomiast sam event był w 2012 roku, no i generalnie rzecz biorąc, był nominowany nasz Batman razem z którymś Wiedźminem, tak? Mhm. Bodajże chyba jedynką, albo nie, albo dwójką, już nie pamiętam dokładnie to już jest tej chronologii. No i oczywiście wiadomo było, no, że jak jest to europejska nagroda dla europejskiej gry robiona przez polskie jakieś jury, powiedzmy, no to raczej ten wynik jest przesądzony. No i nikt nie za bardzo chciał na to jechać. A ja mówię, dobrze, no jak nikt na to nie chce pojechać... To ja do Krakowa to pojadę, mówię, już trudno ja pojadę, tak. No mam, jest tam gry online, jest Interia... I to jeszcze nie było w weekendy wtedy, tylko w tygodniu. No też, no. Więc jeszcze no też. Wolne w Krakowie. Dokładnie, no także inaczej. Miało to patronat właśnie wtedy Gry Online, znaliśmy się dobrze z paroma kolegami z TV Gry Online, tam z Interi. To było mówię, do kogo. Mają być, mówię, no to dobrze, no to pojadę, będę reprezentował, no i generalnie rzecz biorąc sobie z nimi porozmawiam jakby o jakichś naszych projektach, no jakby nic nie tracę, tak? Zwłaszcza, że wtedy organizatorzy nawet powiedzieli, że mogą nas zaprosić jakby... Na ich koszt, tak? Także zupełnie nie było straty, tak? Najmniejszej, no poza powiedzmy czasem, ale powiedziałem, że dobra, mogę pojechać. No to pojechałem, no i tam podczas samego wydarzenia organizatorzy mówili, panie Konradzie, tylko niech pan, bo to było tam na pan w ogóle tam. Mówię, akurat u nas w branży raczej mało kto komu panuje, nawet jak są te różnice wieku 10 lat, to mało kto komu panuje. To też jest super w naszej branży, co też uwielbiam. No i generalnie mówią, tylko niech pan będzie na tej oficjalnej gali. Mówię, no dobrze, no tam będę, bo wcześniej były jakieś prelekcje, na których też pewnie byłem. Nie był. Ale to mi się kojarzy chyba... Brzmi jak wiesz, upiłem się i nie dojechałem. Pytanie, nie, moja największa fopa padnie szybciej. Tak, właśnie. Dokładnie. Nie, no i generalnie mówię, nie no oczywiście, że będę i tak dalej. No i tam jesteśmy podczas tej gali, tam rozmawiam z jednym z kolegów, no i nagle przychodzi do tej nominacji, przychodzi ta nominacja na tą europejską grę roku, no i o dziwo wygrywa Batman. Zaskoczenie było takie, że ja akurat z tym kolegą jeszcze tak rozmawiałem i dopiero on mówi, słuchaj, wygrał Batman, nie? Wołają idź cię na scenę.
Ja mówię, nie, aż byłem po prostu w ciężkim szoku. No i jak wyszedłem na tą scenę, akurat Batman był jedną, Arkham Asylum był jedną, raz, że był po prostu niesamowicie fantastyczną grą. No był lepszy niż Wiedźmin, umówmy się. Którą grałem nocami, śnił mi się Scarecrow po nocach, budziłem się o trzeciej, miałem okno otwarte, bo wtedy jeszcze malowałem swoje pierwsze jakby mieszkanko i pamiętam, wpadłem w jakąś panikę, bo na zewnątrz walił deszcz, a okno było otwarte, ja się obudziłem, po prostu mówię, Boże, jedyny, gdzie ja jestem w ogóle? No bo tam też były te momenty z Scarecrowem. No jak wyszedłem na scenę, tak zacząłem gadać i dziękować mamie, Bogu, Akademii. Mniej więcej tak jak teraz, tak? Wszystkich pozdrawiać, mówić, że w ogóle świat jest fantastyczny, a Warner Bros. Naprawdę nam uwierzył i bardzo, na bardzo dużą ilość rzeczy pozwolił, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że powiedzmy pracując w firmie wydawniczej, no nie jesteś, jesteś third party, a nie first party, tak? Czyli przeważnie firmy mają do ciebie ograniczone zaufanie i dają ci tych asetów i możliwości działania mniej. Dużo mniej. Takich elementów do wykorzystania. Do wykorzystania w przypadku Warnera i Batmana nie dość, że zapraszali, prosili nas, żebyśmy zapraszali dziennikarzy na pokazy na przykład w Londynie tej gry. Nie dość, że wysyłali nam chyba ze dwa kody preview i ja mogłem wtedy Tatka i innych dziennikarzy zapraszać do swojego showroomu, tak, gdzie tą grę prezentowałem i oni pisali zapowiedzi na równi z resztą, powiedzmy, dziennikarzy europejskich, co też w tamtych czasach nie było taką jakby oczywistą. Już mnie wtedy nie zapraszałeś, bo ja już wtedy byłem, ja też w 2012 zmieniłem. Ty już byłeś, wiesz, po tej drugiej stronie mocy. Ja, tak, dokładnie. Ja pamiętam, jak Konrad poszedł do Wargamingu, to ja poszedłem wtedy do CDP-u. Tak. No i wracając jeszcze do tego tematu, no i tam jakieś na przykład różne okładki. Wtedy był jeszcze magazyn Neo, PSX Extreme, który jest cały czas... Większa konkurencja, większa była walka większa konkurencja, na rynku. Konkurencja, bo był jeszcze Komputer Świat Gry, był CD Action, Click. No i generalnie rzecz biorąc, także tam trzaskałem tych okładek, tego wszystkiego, właśnie też jakby duży materiał z Olafem w dzienniku, też tam nie okładkowy, ale też jakiś taki bardzo mocno zahaczający. Krótko mówiąc, dobrze zamieszałeś z Batmanem. Tak. Krótko mówiąc, na tej scenie. Tak, no jestem na tej scenie. Dziękujesz. I właśnie to mniej więcej jest tak, że też już mnie tam ktoś za to ramię bierze, mówi, dobrze, już. Ja mówię, tak, oczywiście, no i tam nawijam dalej. No i po tym wszystkim, no oczywiście Buffet wszystko... Stygnia, w tym panowie. Momencie dzwoni telefon z Białorusi, mówią, panie, chcemy pana, Gaspadin. Prywiet. Wszystko kulturalnie, no i generalnie rzecz biorąc, wychodzę już z tej sceny, no i generalnie tam już jest później tam część artystyczna, no i trzeba jakby się troszeczkę odświeżyć, ochłodzić i tak dalej. Wyszedłem na zewnątrz, no i po prostu stoję tam, z kimś rozmawiam i zaczepił mnie mój obecny przyjaciel Tom Pucki, którego też serdecznie pozdrawiam, bo gra Wargamingu była nominowana w kategorii właśnie free to play. No i generalnie zaczęliśmy rozmawiać po prostu o grach. Okazało się, że człowiek stworzył i był jednym z twórców Gothica 1 na przykład. O także Jezus, to wspaniały prawdziwa człowiek. Legenda. Także jak się okazało, że jest tak, że właśnie on też tego Gothica stworzył, która jest jedną z moich ukochanych gier, no to zaczęliśmy ze wszystkimi praktycznie sobie rozmawiać, przedstawiać się wzajemnie. No i żeśmy od słowa do słowa wyszło na to, że w razie czego oni poszukują kogoś do PR-u na Polskę World of Tanks. Pyta się mnie, czy znam ten tytuł. Ja mówię, grać nie grałem, słyszeć słyszałem, no bo się wtedy pojawiały pierwsze newsy, że taka popularna gra o czołgach, wszyscy tak... Pierwsze newsy 2012 rok, no przecież ja mu zaraz wykleję, no. Jeszcze powiedz, że Lego wtedy to było takie tam, pierwsze newsy o lidze. No nie, no to już wtedy był temat. Znaczy, League of Legends tak, ale World of Tanks jednak było, nie, było, no by był... Było. Szczerze ci powiem, World of Tanks od samego początku jechało razem z Ligą na tym samym koniu i od samego początku to były dwie gry, które ze sobą totalnie rywalizowały o ten jakby no, o ten no, play-off. No to no, ale kwestia, dobra, okay, kwestia, no, kwestia percepcji. Ja miałem percepcję taką, że jest nie interesowałeś jakaś się do końca. Gra, słyszałeś, która no... bije kolejne rekordy, natomiast no, że jest to jakaś ciekawostka, no i tak szczerze jakby odpowiedziałem. On mówi, Konrad, słuchaj, to zagraj w tą grę kilkadziesiąt, tylko mówi, zagraj w nią kilkadziesiąt bitew, nie? Nie, że tam zagrasz dwie bitwy, tylko z 50, żeby jakby zrozumieć, o co w tej grze chodzi. Też mówi nie więcej. Jak ci się spodoba, odezwij się do mnie, wtedy zaczniemy dalej rozmowy, ale jak ci się nie spodoba, to po prostu odezwij się, powiedz, słuchaj, to nie dla mnie, dzięki, na razie. Nie? No i generalnie rzecz biorąc, zagrałem zgodnie z rozmową. A ponieważ gra jest dobra,
A ponieważ gra jest dobra, weszła mi zawsze też, mając wykształcenie politologiczne, dość mocne zacięcie historyczne. Generalnie podobało mi się, że jest możliwość jeżdżenia tymi realnymi maszynami, tygrysami, nie tygrysami i tak dalej. No i spodobał mi się cały ten właśnie ten sznyt historyczny. Widziałem w tym właśnie duży potencjał do współpracy z jakimiś lokalnymi muzeami czy jakimiś urzędami miasta. No generalnie rzecz biorąc, żeby właśnie też wychodzić do tego mainstreamu. Oczka ci się zaświeciły, że masz taki fajny temat do miałeś od razu pomysły, tak, dalej. Jak powiedz to szczerze. Nie, znaczy wiesz, ja ci powiem tak, nigdy nie rozpatruję mainstreamowy, tego. Mainstreamowy, przystępny, łatwy do zrozumienia przez ludzi, popularny i darmowy. No what's not to like? Powiem ci tak, nie rozpatrywałem tego aż w takich jakby kategoriach. Bardziej to rozpatruję zawsze w kategorii, czy coś mnie kręci, czy nie. Oczywiście, no wiadomo, że człowiek sobie wszystko rozbija na czynniki pierwsze, robi balans plusów i minusów, czy jakieś analizy SWOT i tak dalej, i tak dalej. To jest naturalne, ale pierwszym jest po prostu to, czy to mi wchodzi. Czy temat siedzi, dokładnie. Czy temat siedzi, tak? Jak siedzi, to można rozmawiać dalej. No i później od słowa do słowa, od maila do maila. Pamiętam, że też, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, zaprosili mnie do wtedy biura niemieckiego, do berlińskiego biura, jakby zapłacili też za samolot i tam wszystko generalnie rzecz biorąc. Czyli tak, trochę, to wiesz, dla mnie, trochę tam kupili się, znaczy, tym, tak? Było to dość mocno zaskakujące, tak? Gdyż firma ze wschodu, a tutaj do Berlina i tak dalej. Gdyż na tamten czas te loty, bo sam to organizowałem dla dziennikarzy, to pamiętam, że w tamtym czasie no też to wszystko było bardzo drogie, tak? Także specjalnie organizować lot dla jakiegoś jednego gościa. No, zdziwiło się. Jakby powiem szczerze, byłem zaskoczony, tak? No bo rozumiem, wysyłamy dziennikarza, dziennikarz jedzie, robi materiał. Ten materiał jest publikowany, generalnie jest jakby zwraca się, tak? No bo to tak. Jakby no nie ma nic za darmo, tak? No to jest no takie życie, tak? I popatrz, Konrad, i od tego czasu, od czasu tej wizyty w Berlinie minęło już 8 lat, a World of Tanks obchodzi swoje 10-lecie. Tak, tutaj jeszcze dodam taką dygresję, że no było to dość zaskakujące, bo oczywiście zaczynałem na czym? Na Gamescomie, tak? Czyli de facto największym piekle dla wydawców i dla dziennikarzy. Tak? Natomiast ja pamiętam, miałem największą obawę, gdyż trafiłem do kompletnie międzynarodowego zespołu z ludźmi z doświadczeniem takim jak Tadzio albo i większym, jeśli chodzi o bycie w branży jako takiej, tak, że ja przy nich byłem taki mały. Czyli generalnie impostor syndrom miałeś na początku. Słucham? Impostor syndrom. Można tak powiedzieć. Znaczy syndrom udawacza. Bardziej spodziewałem się, że po prostu po 3 miesiącach generalnie powiedzą, nie, zupełnie nie o to chodziło, tak, panie kolego, zupełnie nie o to chodziło. Nie wiem, czemu, Konrad, masz o sobie takie niskie zdanie. Powtórzę ci, no jesteś jedną z osób, które są naprawdę jednymi z najbardziej doświadczonych tej branży. No, wiesz, jesteś w niej 15 lat? 16. Tak, ale wiesz, tam to było pójście na naprawdę głęboką wodę i też właśnie, wiesz, z kilkudziesięciu tytułów przykładowo na tytułów kilka. Z de facto takich firm jak powiedzmy Warner czy Square Enix, które dawały mnóstwo możliwości właśnie przy Batmanie czy Deus Exie, czy przy Mortal Kombatie, czy przy Street Fighterze, jak w przypadku Capcomu na przykład, też nie było tak wiele, tak? W dużej mierze to się po prostu, tu macie tyle i tyle kodów, znaczy wtedy promek, tak, na dyskach i z grubsza wyślijcie komuś, tak, mają być dobre oceny, dobre recenzje, jak najbardziej szerokie i z grubsza tyle, a tutaj przechodzisz na nagle parę tytułów, które trzeba poznać bardzo dogłębnie, do nich też wymyślić to, co chcesz de facto zrobić, tak? Bo to nie jest tak, że wiesz, że ja powiem World of Tanks i nie wiem, i każdy chce o tym pisać, czy o tym mówić, tak? Musisz jeszcze mieć dobrą historię, dobry pomysł na to i jeszcze wiedzieć, komu ją jakby opchnąć, powiedzieć. Mm-hmm. Nie lubię właśnie takiego słowa typu opchnąć, agencja, klient i tak dalej, bo to nie, jakby nie o to chodzi, tylko bardziej jest to szukanie jakby wzajemnych korzyści, że media coś publikują i to będzie się, nie wiem, klikać, czy będzie popularne. Konrad, człowiek produkt, w sensie ma taką miłość do tego, że nie traktuje tego jak produktu, tylko on jest tym ale w międzyczasie tak. Synergia. Można World of Tanks powiedzieć, że jest to gra, która jest e-sportem, a robiliście e-sport, zanim
zanim ten e-sport stał się tak modny i tak popularny, prawda? To społy z Riotem, no, przecierali to szlaki. To społy z Riotem, no, dokładnie. Tak. Że to polskie drzewko się udało wprowadzić w tym czasie, że i silnik się zmienił, tak, w międzyczasie. I mnóstwo różnych takich kamieni milowych, które masz ty i ludzie pracujący przy grze. To co na to dziesięciolecie, tak, żeście przygotowali w takim razie? No generalnie... Ta gra przeszła długą drogę, to no, jestem długą bardzo drogę ciekaw, co przeszła teraz. I właśnie chociażby jak tu mówimy w przypadku tego e-sportu, no to powiedzmy Rioty i League of Legends byli w nim bardzo mocno umocowani. My staraliśmy się jakby do niego wejść i też przez środowisko e-sportowe nie do końca, przynajmniej na początku było to jakby rozumiane, że jakby po co my tu jesteśmy? Przecież już jest CS, jest... ale też umówmy się, że przez pierwsze 2 czy 3 lata ta gra była nie do oglądania. Bo to wyglądało, prawda, to tak, że stał czołg za kamieniem, wyjeżdżał, strzelał, cofał się. Wyjeżdżał, strzelał, cofał się. Widziałem, tak, takie mecze, pamiętam, że było to szczególnie absolutnie... do momentu wyeliminowania de facto remisów. Tak? Pamiętam, że pierwszy event taki e-sportowy w Tychach, w Starym Browarze, trwał chyba z kilkanaście godzin, bo co chwila były remisy, bo jak tylko jedna drużyna wiedziała, że nie jest w stanie wygrać, to momentalnie zaczynała kampę. Gdzieś po prostu bunkrowali w krzaczorach, żeby nikt ich nie wyspotował, no i generalnie... I remis. Po prostu dlatego trzeba było zmienić tą formułę. I udało się z tego rozkręcić e-sport? Jak w tym momencie wygląda sytuacja e-sportowa? Znaczy w tym momencie wyszliśmy z e-sportu jako takiego, w sensie nie mamy już... Nie macie swojej własnej ligi. Już nie mamy swojej własnej ligi. Natomiast no, z takim krytycznym jakby momencie 2016 roku, no to jak była impreza na Torwarze, no to pół Torwaru było zapełnione ludźmi, tak? A finał, powiedzmy, jaki wtedy dwie drużyny dały i tam ostatni praktycznie pojedynek, no to w jakiś sposób zapisało się też złotymi zgłoskami w historii e-sportu. Może to duże słowo, bo są większe tytuły e-sportowe, natomiast generalnie rzecz biorąc, no my też w tym e-sporcie byliśmy, robiliśmy wielkie wydarzenia, nie wiem, wyrobiliśmy współpracę z miastem stołecznym Warszawa, z Muzeum Wojska Polskiego. Byliśmy w Złotych Tarasach, zapełnialiśmy halę Expo z gigantycznymi kolejkami. No ja, o ile pamiętam, to logo Wargamingu było na Pałacu Kultury i Nauki. I głos mówi, że głos mówi, że pamięta logo na Pałacu Kultury. Też pamiętam głosie. To jego robota, zobacz, no, to on. On włączył. On to zrobił, on włączał własnoręcznie, ja naciskał guzik. Włączał, tak jak kiedyś miałem guzik do zatrzymywania promocji, co się śmieliśmy z Domkiem, nie? Że to tak, pan Cenega stopuje promocję. To było... Tak, czy właśnie na przykład to logo na Pałacu Kultury. No, zrobiliśmy dużo generalnie rzecz biorąc. To jeszcze teraz Konrad, ponieważ musimy niestety kończyć, a jeszcze będziesz musiał powiedzieć o swojej największej wtopie innej niż ten program, ta odpowiedź naprawdę już nas nie bawi, niż udział w tym programie, bo to jest zwykła odpowiedź, udział w tym programie. Co z tym dziesięcioleciem? Znaczy, co będzie takim waszym highlightem na dziesięciolecie? Znaczy, przede wszystkim dodaliśmy nowe polskie czołgi średnie. To jest Rudego? Nie, Rudy to już jest od dłuższego czasu. I Pantera Pudel, która też została dodana w momencie jej zdobycia przez powstańców warszawskich. Oczywiście kilkadziesiąt lat później, ale nawet do tego stopnia dbało się o detale, że dodaliśmy ją 2 sierpnia. Także generalnie rzecz biorąc tutaj dla graczy, wiecie, jest World of Tanks praktycznie w swojej jakby szczytowej formie, z nowym silnikiem graficznym, teraz z nowymi polskimi czołgami. Każdy nowy i obecny gracz dostanie 7 czołgów premium, wybranych przez lata, najciekawszych tak jakby, oraz 10 dni konta premium. Także generalnie nie ma lepszego momentu, żeby zacząć grać albo wrócić do tej gry. Tak? Ale pamiętajcie, kilkadziesiąt bitew co najmniej trzeba rozegrać, żeby poczuć ten vibe. Na początku, jak grałem pierwsze 2 bitwy, to jadę czołgiem, tu gdzieś coś celuje. Tak, bam, bam, ja, i giniesz. Ja jadę, celownik idzie tu i chce strzelać, a czołg strzela tam. Like, a, bo radzisz, nie obróciła się przecież jeszcze. What the fuck, tak? No w FPS-ach, tak? No to po prostu masz pyk, strzał, tam z jakiegoś Quake'a 3 Arena, którego w swojego czasu długo grałem. Te wieżyczkę a tu trzeba obrócić. Poczekać, żeby ta wieżyczka się obróciła. Tak i jest. Tak, no nie będąc zbyt bystrą osobą, zajęło mi to kilka bitew, zanim jakby ogarnąłem, na czym to polega. Czyli tak? To, że to my dzisiaj tak... To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Nie sądzę. Czy to można zaliczyć na największą fopę? Nie. Musisz nam jeszcze powiedzieć. Twoja największa fopa branżowa. Moja największa fopa branżowa? Mhm. Nie wiem.
Duke mógłby być, jeśli nie, chodzi nie, o nie, FOPę. Nie, to nie była FOPA. Tam walczyłeś o swój projekt, ale takie, że rzeczywiście się głupio poczułeś. Tak. Możesz uniknąć pytania, trudno, przeżyjemy. Ocenimy to po prostu. No myślę, generalnie rzecz biorąc. Trzeba było mu powiedzieć wcześniej, żeby się przygotował. No, Myślę, że oglądał. Jedną taką fopę, ale myślę, że to jest bardziej niezrozumienie, wydaje mi się. Ale tak, jesteśmy w Cenedze, jest gra Fallout, która wiadomo słynie ze swojego czarnego poczucia humoru i jakby właśnie też z gier słownych i tak dalej, i tak dalej. Są dodatki do Fallouta 3. Jednym z nich jest dodatek The Hole, albo podobnie, dziura w każdym razie, w tłumaczeniu na język polski. Zmierza w dobrym kierunku. I pamiętam, że wspólnie, kolektywnie, ale ja byłem bardzo gorącym orędownikiem tego, żeby zrobić dziura przez U z kreską. Aha. Jak to zostało jakby w jakiś sposób ujawnione, ilość jakiegoś hejtu, takiego, że jesteśmy po prostu jakimiś kompletnymi, koszmarnymi debilami w ogóle, że nie znamy podstaw gramatyki, że niemalże jakby te małpy wydawały te gry komputerowe i że robią błąd. I naprawdę wtedy, szczerze mówiąc, tak mówię, kurczę, przecież to jest w klimacie, jakby to jest żart, jest to w klimacie Falloutowym. Było to oczywiście akceptowane z wydawcą, bo większość rzeczy trzeba, czy praktycznie każdy swój krok musisz akceptować z właścicielem marki de facto. I pamiętam, że może nie było to jakby moje osobiste jakieś faux pas, tak powiedzmy, ale że ja byłem jednym z bardzo gorących orędowników tego. I później jak czytaliśmy na forach komentarze, a w tamtych latach powiedzmy forum Gola, forum Gramu, stanowiło mega ważne miejsca. Tak jak powiedzmy teraz, nie wiem, komentarze na oficjalnych, na Reddicie, na Fejsie, Insta, whatever. No to generalnie rzecz biorąc, no to naprawdę, to wtedy pamiętam, że czułem się naprawdę, naprawdę głupio. Dobre, ale ja bym to ocenił na 2 żenady na 5, dlatego że nie on. I powiem ci jeszcze jedną rzecz. Do dzisiaj odbieramy głosy od widzów, że macie błąd w programie. Tak, my mamy cały czas. Więc to nie jest stary. Pamiętaj, nie wolno robić sobie żartu słowa. Nie. Dziękujemy ci serdecznie. Ja dziękuję. Naszym gościem była legendarna postać, człowiek Cenega, człowiek czołgi, człowiek Konrad Koko. Tak jest. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Dzięki serdecznie. Wam również dziękujemy, ale prosimy, żebyście jeszcze zostali, bo jeszcze trzecia część programu przed nami. Mantykować sobie będziemy. Tak, pogadamy jeszcze o różnych sprawach. A teraz są reklamy? No to teraz będzie historia o naprawdę wielkich, gigantycznych pieniądzach, które... Wielcy, gigantyczni ludzie. ...zostaną wpompowane w giereczkowo. To bardziej jeden wielki, gigantyczny człowiek. A ja ci muszę powiedzieć, że ten gigantyczny, jakby tak oczywiście, bo on wysoki jest, prawda? To ten gigantyczny człowiek ma, wiesz ile na koncie, bo ja sprawdziłem? Ma 415 milionów złotych, ten gigantyczny człowiek. Ten tak jest wyceniany, wyobrażasz sobie. A jeszcze, chciałbym być wyceniany na procent tego. A ten drugi jest wyceniany na... 500 milionów. To tyle samo. Razem właśnie z małżonką. I to mnie zaskoczyło, że oni są też w podobnej tej finansowej wadze. Nie. No to właśnie, to zupełnie nie chodzą w tej samej wadze. To bardzo mnie zaskoczyło, że jednak... Że ten wyższy chodzi w... Dobra, chodzi oczywiście o Marcina Gortata i o Roberta Lewandowskiego, tak, czyli dwóch sportowców, którzy weszli ostatnio bardzo mocno w temat giereczkowa, znaczy dokładnie w zeszłym miesiącu, bo wy to oglądacie we wrześniu. Tak jest. A my jesteśmy jeszcze w sierpniu i w sierpniu wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze dowiedzieliśmy się, że Robert Lewandowski inwestuje w Movie Games, a po drugie dowiedzieliśmy się, że Marcin Gortat... Wiecie, ten Robert Lewandowski, piłkarz, Marcin Gortat, koszykarz. Oni grają w piłkę generalnie. Rzucają tam albo kopią. Jeden rzuca, drugi kopie, tak? Któryś robi jedną z tych dwóch rzeczy. Na pewno wiecie, który robi co. Na pewno jesteście zdecydowanie bardziej oblatani Marcin w tematach Gortat, sportowych. Którego największy kontakt to miałem oglądając NBA i teraz, kiedy go poznałem. A czy ty się przywitałeś tak z Marcinem? Bo nie poznałem go jeszcze. Jest wyższy ode mnie. Ale jest, tak się wita. Tak. Dzień dobry. Będziemy z nim tak rozmawiać, bo go zaprosimy do tego programu. Właśnie. To jest najlepsza rzecz, którą robimy w tym programie. Się, zrobimy to tak specjalnie, że jeszcze... O. Wiesz co? To ja też. Cześć, tak Marcin. Cześć Marcin. Jezu, zrobimy to naprawdę oporowo. Wracając, w każdym razie Marcin zainwestował w Polską Ligę Elektroniczną.
e-sportową. Ple, czyli nowy produkt na rynku, który został założony przez osoby, które się na tym dobrze znają. Nowy, stary, z tradycjami. Nowy, stary, z tradycjami, odnowiony. Oni już trochę zrobili w ramach ligi, prawda, u siebie, trochę turniejów, w różne giereczki. I zaskakuje mnie, szczerze mówiąc, że Marcin jest wyceniany na w sumie więcej niż Robert. I to jest, no bo Robert sobie, wycena bieżąca taka... Według wprost. A to może... I ta druga też jest według wprost. Tak, może... źródło jedno. A to co, że Robert mało goli strzelił, czy o co chodzi? Znaczy, Robert strzela wiele goli. I to świetnych goli. I to takich bramek, że cały świat patrzy. To ta złota noga... No, był bardzo blisko. Tylko 200 milionów złotych jest warta. O, posłuchaj, co głos mówi. Był bardzo blisko, aby otrzymać nagrodę. Był bardzo blisko, aby otrzymać nagrodę. Tylko niestety we Włoszech strzela się więcej goli, skarnych, coś tam. Tylko niestety we Ciro Immobile. Dobrze, wracając do tematu. Obydwaj... Bo ja nie jestem w stanie tego powtórzyć. Ja też nie. Obydwaj ci panowie zainwestowali w giereczki. Obydwaj zainwestowali w dwie różne części giereczkowa. Mm. Bo jeden zainwestował w część sportową. Czyli pan Marcin Gortat. Pan Marcin Gortat, a pan Robert Lewandowski zainwestował. Którego też zapraszamy bardzo serdecznie. Żeby pana Roberta też. Pana oczywiście. Roberta Lewandowskiego. Pana Roberta będzie ciężko chyba ściągnąć tutaj. Pana Marcina ściągniemy, to już mamy, ale pana, mamy o powiedziane. Pana Roberta też walczymy. Ale ja mam pomysł. Można żonę Roberta Lewandowskiego i zaczniemy, wiecie, fit for pa. Fit for pa. I będę takim, będę w końcu atletycznie zbudowany? Ty jesteś już atletycznie zbudowany. Nie, powiedzmy, że jest jedna taka opinia. Zrobić. Dobrze, będziemy robić challenge. Ale do czego teraz dieta zmierzę? Dla Tadzia, jeszcze niżej się nie da. Tak jest. Już obraziliśmy żonę pana dieta Roberta. Dieta zero kalorii. To, że pan Robert już nie przyjdzie. Dobrze, pani Aniu, co trzeba zrobić, żeby wyglądać jak ja? Tak, dokładnie. Ale dobrze, wróćmy do tego tematu giereczek. No, wróćmy do tego tematu, bo oni obydwaj zainwestowali duże pieniądze, przynajmniej tak na to wygląda, że będą inwestowali dosyć duże pieniądze. Przy czym jeden z tego, co widzę, inwestuje tak klasycznie, że inwestuje, czyli po prostu jakby wrzuca kasę w to, a drugi się w to angażuje i mówi to o Gortacie, bo Gortat jest zaangażowany w PLE jednak dużo bardziej. Ale właśnie nie, bardziej. Bo pan Robert Lewandowski, jak tylko skończy sezon, jak wiesz... Będzie robił gry? To on też chce się aktywnie włączyć. To nie jest tylko tam, że wyłożyć siano i ale wyłożyć, mówisz, wiesz, przelać pieniądze. O karierze czy o sezonie? No więc właśnie... Że kariera sportowa cały czas. No, Marcin Gortat zakończył tę karierę sportową. No tak, natomiast ma czas. W przypadku pana Roberta to jest cały czas aktywny zawodnik. Natomiast on podobno chce nie tylko dawać pieniądze, nie tylko inwestować te pieniądze, ale będzie, ale też robił te gry. Będzie robił te gry. Ty co, dobry pomysł mam ja. Najfajniej, najfajniej, no, jak tylko się da. Pozdrawiamy. Powiem tak, żeby to bardziej zobrazować. Podobno Movie Games założy jeszcze taką spółkę w ramach tego Sport jakby podmiotu, tak to zrozumiałem, i ta spółka będzie jakby wyodrębniona tylko i wyłącznie do gier sportowych, które mają zasilić portfolio. A okej, okay, dobrze. Z czasem. Bo jeżeli chodzi o inwestowanie piłkarzy w gry, to mamy już taki case, który skończył się dosyć niesławnie, i oczywiście mówię to o Lajopi, tak, które no jednak... Cała historia nie była wesoła na koniec, no bo ludzie zostali bez kasy. Natomiast no, możemy się spodziewać, wiesz co, symulatora piłkarza, bo tutaj pojawiła się taka wypowiedź, wiesz, że są skupieni na tym, co robią piłkarze w ciągu tych pozostałych 22 godzin i pół, bo 90 minut trwa mecz. To wiesz, że doba ma 24 i taka była wypowiedź. Taka brutalna prawda. Taka FIFA z Polski. Taka brutalna prawda. Nikogo to nie interesuje, co oni robią w tych 20 godzinach. Zobacz. Nie, żartuję. Oczywiście, fani, oczywiście menadżerów piłkarskich i ludzie uwielbiają wszystko. Symulatorów, tak? I menadżerów, i symulatorów. Tak czy inaczej, patrząc na to, jakby w jakie segmenty rynku oni wchodzą i w jaki sposób wchodzą, moim zdaniem Gortat będzie miał tutaj dużo więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia. Dlatego, że on wchodzi w teren, który zna dobrze, który, no, sport zawodowy jest jego środowiskiem od lat, tak? I to taki na najwyższym możliwym światowym poziomie, jeszcze do tego dodajmy. A jeszcze do tego wszystkiego to jest człowiek, który ma pojęcie o tym, w co wchodzi, dlatego że to, co przeczytałem w jednym z wywiadów, o co go zresztą zapytamy na pewno i będzie musiał nam tutaj bardzo dokładnie opowiedzieć. Poczekaj. O co chcesz zapytać Marcina Gortata? Panie Marcinie, zapomniałem teraz pytania z wrażenia. Ale to będzie, panie Marcinie, niech nam pan opowie, jak to było w tym NBA, jak was uczyli o tym, jak to inwestować w e-sport. Znaczy, krótko mówiąc, on przyznał, że w NBA mieli szkolenia po prostu z e-sportu, krótko mówiąc, z tego, czym jest e-sport, jak w niego inwestować, czy jest ważny, jak jest ważny i dlaczego jest ważny.
I dlatego mam wrażenie, że jednak Gortat bardziej wie, w co się pakuje. I że Lewandowski bardziej wchodzi, dlatego że jest na to moda. A on też inwestuje w różne pieniądze, on jest inwestorem po prostu. Jest inwestorem, no i to jest oczywiste. Tak? Ale to jest taka inwestycja bardziej na zasadzie, że jest gorący temat, więc w niego wkładam pieniądze. A u Gortata wydaje mi się, że to jest bardziej inwestycja jednak jakaś, mam nadzieję, tak mi się wydaje, że to jest gdzieś ideowe, tak? Że jednak to jest dla niego jakiś sposób na pozostanie w sporcie, na pozostanie przy tematyce profesjonalnego sportu i jednocześnie na stworzenie czegoś, no, już w tym przypadku współudział w tworzeniu e-sportu, prawda? No, o tym mówię, tak, no, ale to jest profesjonalny sport cały czas. Tak. E-sport to jest profesjonalny sport. To jest ta rzecz, której ludzie nie rozumieją, że może e-sport to nie jest sport, ale jest to profesjonalny sport. Ale bo jest dokładnie tak samo skonstruowany. Jako wiesz, jako puenta, powiedzmy reakcja koleżanki, która wiesz, w ten sposób powiedziałem, Robert Lewandowski inwestuje w gry, a kto nie inwestuje w tych czasach? I to jest akurat jedna piękna rzecz we współczesnych czasach, że udało nam się dojść do takiego momentu, kiedy inwestowanie w gry jest czymś oczywistym, a nie takim, że co, zwariowałeś? No nie, teraz to wszyscy, co jeszcze nie zainwestowałeś? Tak jest. To dobre czasy przyszły. Tak jest, ale zostaniemy w świecie nowych technologii i w świecie nowych technologii, ale też trochę polityki. No nie, tego cyberpunka generalnie, który jest cały czas teraz, o czym między innymi z jednym z naszych gości rozmawialiśmy. Chociaż trochę tych gości takich cyberpunkowych, gdzie temat cyberpunkowy poruszaliśmy już się w tym sezonie programu FOPA zebrałoby trochę. To tylko pokazuje, jak bardzo w cyberpunkowym świecie żyjemy. Ponieważ mamy taką sytuację, że Donald Trump podpisał taką ustawę. Znaczy to jest executive order, to nie jest ustawa, tylko to jest takie rozporządzenie prezydenckie. Rozporządzenie, tak, dekret. Dekret. Które to rozporządzenie czy podpis sprawia, że w ciągu 45 dni, z tego co pamiętam, od podpisania TikTok znika z rynku amerykańskiego. Albo inaczej, każda transakcja po tych 45 dniach, i tutaj definicja transakcji jest bardzo ciekawa, staje się czymś nielegalnym. Czyli zawieranie na przykład umowy z TikTokiem, a zakładając na przykład konto w portalu społecznościowym. Zawierasz umowę z TikTokiem. Potencjalnie, w sumie, w praktyce zawierasz tę umowę, czyni rzecz nielegalną. Czyli właściwie jeżeli każdy, chcesz cokolwiek reklamować w TikToku, mający jakby konto, potencjalnie łamie przepisy. I to jest oczywiście gdzieś tam zbudowane taką narracją, że to chińska firma, że szpiegostwo. Że szpieguje, że zbierają dane. Tak jest, ale też gdzieś pojawia się tutaj temat Facebooka, który dokładnie w tym samym momencie robi swojego TikToka. Jeszcze do tego mówi się o tym, że Microsoft ma wykupić TikToka, tak? Tak. No TikTok próbuje się już ratować, jakby szukając różnego rodzaju jakby luk w tych przepisach, że powołuje na stanowisko szefa w tym amerykańskim oddziale Amerykanina, że być może Microsoft wejdzie finansowo w ten temat i gdzieś tam TikTok zostanie uratowany, mówię w cudzysłowie oczywiście, ponieważ jest to 100 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, które korzystają z tej aplikacji. A czy FOPA już jest na TikToku? FOPA chciałoby być, albo myślało nawet o tym. Dlaczego FOPA jeszcze nie jest na TikToku? A chciałbyś być? A dlaczego FOPA nie jest na TikToku? Będziemy śpiewali piosenki. Będziemy śpiewać piosenki? Oczywiście, że tak. No to będziemy. To może będziemy nawet na emisji tego, wiesz, odcinka. Będziemy robili na przykład bamperek. Ale wtedy mnie nie będziemy potrzebni. Głosie, ja nie wiem, jak starzy ludzie się sprzedają na TikToku, bo to jest aplikacja dla młodych ludzi. Bez komentarza. Shots fired. Czyli ja jestem, tylko ja czuję się staro. Taki śmieszny jesteś, że niby dzisiaj. Dobrze, wracając do tematu Dolanda. Natomiast o czym mowa? Generalnie prawo w Stanach Zjednoczonych jest budowane na precedensach. Na precedensach. I właściwie jeżeli wyrzucamy z rynku jedną to można firmę, zastosować to samo do innych firm. Dokładnie. I co to znaczy? Czy to może się przełożyć potencjalnie na rynek giereczkowy? Ja nie wiem, jak jest kwestiami prawnymi tych jego executive orders, tych dekretów, dlatego że on ostatnio jeszcze wystawił 4 dotyczące tego paktu stymulującego dla gospodarki i one zostały oprotestowane w kongresie. Będziemy dzisiaj jechali głęboko w politykę, a ponieważ ja lubię amerykańską politykę, to będziecie mieli teraz niezłą jazdę. Więc one zostały oprotestowane i są uznawane za niekonstytucyjne z tego, no, co wiem. Stadziu, 10 minut przed tobą. Jestem bardzo ciekaw, czy kwestia TikToka też właśnie, czy to jest, po pierwsze, czy to jest prawnie legalne, ten jego dekret, czy po drugie jest to realizowalne, no a po trzecie, jakie to będzie miało skutki dla całego rynku, dlatego że skoro TikToka, no to w tym momencie zaraz się okaże, że zamykamy całą masę, tam był chyba tylko TikTok, nie tylko TikTok, WeChat TikTok i WeChat, co WeChat. Jest najważniejsze, a WeChat, moi drodzy, to jest
To jest chiński Facebook tak naprawdę w dużej mierze. Tam wszystko jest w WeChacie. Tam bankowość, telefony, nawigacje, Messenger, szpiegowanie obywatela, w sensie punkty socjalne, tak, wszystko, co chcecie. Idąc po nitce do kłębka, Tencent, WeChat należy do Tencenta. No to wszystko Tencenta. Należy do Tencenta, no bo tak? Do Tencenta należy czyli też 40% Epica, Riot, jeszcze ładnych parę firm podejrzewam w Ameryce. A WeChat nie służył jako opcja jak WhatsApp? No może służył głosie. No to jest to tak. Bo ja kiedyś, nieskromnie powiem, byłem w Chinach i WeChat był bardziej takim formą WhatsAppa, nie? To jesteś głosie na celowniku. Ale to się zmieniło bardzo. Głosie, tak, tylko to się zmieniło. Oni tego WeChata bardzo porozwijali tak w międzyczasie. Jest. Dokładnie. Znaczy on został rozwinięty do platformy, która jest, tak jak mówię, tam jest wszystko, od mobilnej bankowości przez... Dokładnie, to jest bardzo ciekawe. Więc jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób, ponieważ też bardzo wielu Amerykanów z tego korzysta, jestem bardzo ciekaw, jak to się dalej potoczy. Natomiast pamiętajcie, że w tym momencie, kiedy wy to oglądacie, to już tylko za 60 dni. W Stanach są wybory prezydenckie, w których Trump na razie jest w 10 do 15% mówi się, że ma przewagi Biden. I jest bardzo duża szansa, że te wybory prezydenckie wygra Biden, więc ewidentnie są to ruchy zrobione pod wyborców, ewidentnie są to ruchy zrobione pod tę część wyborców, którzy myślą, że z Chinami trzeba twardo. Poniekąd paradoksalnie Trump trochę racji w tym ma, dlatego że to, że Chińczycy szpiegują i że kradną te technologie, no to wiemy nie od dziś, bo widać to na każdym kroku, tak? Widać to po ich samochodach, które są kopiami samochodów amerykańskich, widać to po technologii, która jest kopią technologii zachodnich. Nie wszystko, bardzo wiele teraz oni już sami produkują, ale jednak w dużej mierze siła tego kraju wzięła się z tego, że wzięli i skopiowali cały świat i wyprodukowali to po prostu taniej. I zrobili to po swojemu. I zrobili to po swojemu. Na tej zasadzie. Więc jakby na tej warstwie troszkę Trumpa rozumiem i też mi się nie podoba, że Chińczycy kradną na potęgę co drugą rzecz. Jednocześnie wydaje mi się, że ten konkretny ruch to jest tylko i wyłącznie gra pod publiczkę i polityka. Znaczy nie wydaje mi się. Jestem przekonany, że to jest polityka czysta, a nie jakakolwiek próba stworzenia czegokolwiek na rynku. A oprócz tego, ponieważ on się z Cukierasem zaprzyjaźnił jakoś ostatnio, ewidentnie I Marek się z panu nim Markowi lubi, po drodze. To prawdopodobnie jest to też gra na... Jest to spójne z hasłem America First. Tak, nie? America, czyli mamy tutaj, tak, wiesz, amerykańską firmę, również o globalnym, światowym zasięgu, która wypuszcza coś w miejsce dla mnie to jest, tej aplikacji, która została zakazana. Dla mnie to jest rozpaczliwy ruch, który jest takim właśnie, nerwowe ruchy przed wyborami. Tak? To wydaje mi się, że po wyborach Biden to posprząta. Tak? Akurat tutaj znowu to, że Trump powiedział, że to jest chiński prezydent w ogóle i że Chińczycy wykupią całe Stany. Nie sądzę, ale sądzę, że na pewno nie będą mieli takich relacji, jakie mają teraz z Ameryką. No to temat technologiczny na sam koniec, czyli gadżety i technologie. Coś, co nas również kręci. Nie tylko sam software, ale również hardware. Mm-hmm. Chociaż tutaj akurat będziemy mówić w sumie o połączeniu software'u z hardware'em, bo na takich urządzeniach jak telefony, na przykład smartfony, można od pewnego czasu grać. I to grać w te duże tytuły. No można. Dzięki Ale to chmurkom. Trzeba mieć i szybki internet, trzeba mieć i trzeba mieć też dostęp do pewnej usługi, która nazywa się xCloud. I to jest usługa, która zostanie dostarczona przez Microsoft i ten xCloud będzie właściwie startował również w Polsce na równi z innymi krajami. To jest wielkim osiągnięciem naszego. I to jest wielkie osiągnięcie, bo zazwyczaj Polska jest gdzieś tam w kolejnym rzucie, jeżeli chodzi o start takich usług, patrząc na przykład na Disneya, w stronę Disneya. Patrzymy się na ciebie, Disney, Disney, tak? Gdzie jest ciebie ten Mandalorian? Jak Boga kocham, ja go jeszcze cały czas nie obejrzałem. Ja też go nie obejrzę, ja nie będę go oglądał. Ja go też nie obejrzę, dopóki nie będzie normalnie, nie będę mógł legalnie sobie go obejrzeć. Tak, tak. Panie Disney, ile można czekać, prawda? Panie Disney, ogarnij się. Natomiast pan Microsoft, gigant z Redmond. Jeszcze takie nienawidzę tego określenia. Gigant z Redmond. Gigant z Redmond, jakby taki gigant był. Poczekaj. Panie Marcinie, mamy pytanie do pana. O, to ładnie wyszło. Zostałem na górze. Wprowadza tę usługę od 15 września, więc już będzie można się cieszyć dużymi grami na małym ekranie. Tak? Aczkolwiek tymi grami się dało już cieszyć wcześniej dzięki GeForce'owi. No tak, tak. A my będziemy w ogóle robili tutaj testy takich giereczek. Różne testy. Różne testy w różnych technologiach. Przede wszystkim ostatnio żeśmy zrobili test technologii 5G i muszę powiedzieć, że mnie to strasznie rozbawiło. Bo radio włączył speed testa, odpalił, wywaliło mu pół megabita, 500 megabitów, serio. Wow, wow. Zrobiliśmy takie wow i w tym momencie natychmiast się pojawiła informacja,
Pobierania przekroczony. Uważaj na wielkość. 2,5 giga, ale w 2 sekundy mu to 2,5 giga no, poleciało. Także można, więc można. O tym na pewno będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Xclouda będziemy testowali, jak tylko wyjdzie już pełna wersja. Chcemy zobaczyć, jak to działa i czy rzeczywiście to funkcjonuje. Ja cały czas jestem, jak wiecie, cloudosceptykiem. Czyli grania w chmurze. Ja nie jestem fanem grania w chmurze. Jakoś nigdy nie... Znaczy, to nie jest dla mnie przede wszystkim rozwiązanie. Tak mi się wydaje, że to nie jest rozwiązanie dla mnie. Bo gry, w które ja gram na tym moim telefoniku, to tak nie bardzo, szczerze mówiąc. Nie wiem, to nie pasuje mi jako konsola do grania. Natomiast mając, wiesz, tego xClouda, masz od razu dostęp do swojego Game Passa. To jest fajne, że xCloud nie zmusza was do kupowania gier na nowo, tylko wszystko to, co jest w Game Passie, a w Game Passie jest mnóstwo gier, a w samym xCloudzie będzie ich 100 bodajże tytułów. Tak, dokładnie. Wszystko będzie dostępne za darmo remotely, tak zdalnie jakby. I jedna rzecz, która mnie interesuje, to czy będzie Sea of Thieves. I to może być akurat ciekawe. I to może być taki punkcik, podgram, który cię gdzieś tam przekona. Bo na przykład siedząc na planie programu FOPA, będzie tak, że ty będziesz sobie tam opowiadał tę swoją historię, a ja tutaj będę w tym czasie tłumaczył, dlaczego to nie jest gra dla dzieci. Niewykluczone, że tak właśnie będzie. Oczywiście to nie jest tak, że to jest wszystko za darmo, jakieś opłaty się gdzieś tam pojawią, nie znam jeszcze dokładnie cennika, natomiast temat wydaje się na tyle interesujący, że jeżeli nie masz czasu, wiesz, za dużo, bo masz obowiązki, nie wiem, rodzinę, to gdzieś tam to granie, wiesz, w chmurze mobilne. Ja jestem ciekaw, czy oni to zrobią w kwestiach finansowych, zrobią to podobnie do GeForce Now, bo GeForce Now działa tak, że usługę masz za darmo, ale za darmo dostajesz możliwość grania w jednej sesji bodajże chyba tam 2 godziny, i jakby jesteś kolejkowany, w momencie kiedy zaczynasz używać tej usługi, to jesteś kolejkowany do jej użycia, czyli nie możesz odpalić gry od razu jakby, tylko musisz wystać swoje w kolejce, żeby wejść na slot, w którym możesz grać. I jak płacisz pieniądze za to, to po pierwsze zwiększa ci się bardzo ten limit w jednej sesji, tam bodajże do 6 godzin, a po drugie, to jest najważniejsze, że masz gwarantowane serwery. Mhm. Więc podejrzewam, że oni gdzieś też pójdą w tę stronę. Niestety muszę to zdementować, ponieważ nie ma limitu. O, proszę. Nie ma limitu. Wiesz, gdzie? Głos. Na GeForce? To zdjęli te limity głosie, bo były na pewno. Były, ale już nie ma. A, widzicie, czyli głos lepiej poinformowany od tutaj. No niestety my na produkcji giereczkujemy. Znaczy właśnie chciałem powiedzieć, to już wiecie, dlaczego ten program ma zawsze spóźnione Stefany bampery i dlaczego jest tyle fop i pomyłek, bo oni grają w gry zamiast tutaj nas realizować. Dobra, to jeszcze jedna ciekawa rzecz, jeżeli wiesz, tu masz telefon i uważasz, że masz za duże ręce i tak niekoniecznie. To jest genialne. Dużo akcesoriów, które mają wejść też przy okazji, czyli na przykład taki padzioszek, który ma, wiesz, podłączenie do telefonu. Tak, na ten telefon i tak możesz sobie grać trochę jak Switch, ale wiadomo, że Switch fajniejszy. No fajniejszy, większy ekran, wiesz. Tak jest. No i ma to współpracować zarówno z padzioszkiem od Xboxa, jak i od PS4. Tak. Radziu, a myśmy z Konradem zapomnieli o tym, żeby powiedzieć, że flap, uszy zamachać. Że a, bo nam powiedział. Miał zdradził. Powiedział nam, ale możemy to zdradzić, dlatego że to już jest po premierze. Że czołgi Blice będą na Switcha przecież. Będą. I tym przyjemnym motywem zakończymy dzisiejszy program, tak jest. Wydaje mi się. Tradycyjnie to była wielka przyjemność, żeby I się wyjątkowi z wami goście, jak zwykle. I wspaniali goście i za tydzień będą cudowni prowadzący. Dwie wyjątkowe dziewczyny. To już możemy powiedzieć. My chcemy pozdrowić pana Marcina i zaprosić go serdecznie do naszego programu. To ja w takim razie zjadę do swojego poziomu. Znaczy ja wam, chłopaki, powiem, że przez tą część tego programu to najbliżej do Marcina Gortata był zbliżony, no niestety, Radziu. A? I tym miłym akcentem zakończymy. Nie wiem, o co mu chodziło, ale chyba się obraziłem. Tadeusz Zieliński. Chodzi mi o wysokościowo, panowie. I głos. Dziękujemy. Głosu. Dobranoc.